Opowiem wam, co wczoraj się wydarzyło gdzieś tam w nocy. Słuchajcie, jestem w Muzeum Obrony Wybrzeża. Zobaczcie, ile sprzętu, ile mechanizacji, tylko po to, żeby po prostu to wybuchło. Około południa rzędu niemieckich kurzaków atakuje mor wojenną Syrii. Powoduje śmierć ponad... Czekam na pociąg, ale chyba jedzie. Zobaczcie, hit. Zaraz się nim szurnę, siądę sobie na końcu, mam nadzieję. Kolej to wspaniała rzecz. Kiedyś chciałem zostać maszynistą. Nic straconego, słuchajcie. Zawsze mogę zostać. Chyba. Teren wojskowy. Panie, to trzeba zwalniać ta ciuchcia! Muzeum Kolei chyba tutaj jest, zaraz sobie pozwiedzamy! Tyle lat stała ten, zatarta, nikt się nią nie interesował. A ona z wojska jest. Można tutaj wejść zobaczyć z bliska? Tak, super, dziękuję. Słuchajcie, no i hit jest, jadę drezyną. Siemano, tu Marchew. Kolejny dzień na kempingu. Wyjeżdżam dzisiaj. Jadę do Muzeum Helskich i na kolejkę wąskotorową. Na śniadanie pasztet z dzika. Nie, no zjadłem ten niedobry pasztet tej racji SR5 i mieszanka owoców lifilizowanych. Nie nagrywałem nic, bo tam miałem kilka telefonów do wybrania i tak dalej. Opowiem wam, co wczoraj się wydarzyło gdzieś tam w nocy. Mniej więcej kiedy jadłem, wtedy co nagrywam to jedzenie. Otóż wybiegło dziecko z przyczepy i wołało, że nie ma mamy. Przerażone dziecko, nie ma mamy, nie ma mamy, zaczęło krzyczeć. No, obserwowałem tą sytuację, żeby gdzieś to dziecko nie poleciało, nie wiadomo gdzie. Ale też nie chciałem się wtrącać. No i w końcu przybiegli rodzice, którzy zaczęli się kłócić, kto się gdzie, czym nie zajmuje, czym dzieckiem i tak dalej. Jakaś patologiczna sytuacja. Słuchajcie, kemping kuźwa dla bogaczy. Pampa, rampa, wszystko jest. A takie buraki przejeżdżają, że kuźwa. Jest to przed chwilą obserwowana sytuacja, to mnie skłoniło do zrobienia tego nagrania, bo idzie gość z dzieckiem na ręku, dziecko mu płacze, coś widocznie chce, nie wiem. A ten mówi, no trzeba przyjrzeć samemu i tak dalej. Idzie do sąsiada, tam gdzie się właśnie wczoraj kłócił z tą kobietą. I mówi, no co tam masz piwo, ja mam trochę ciepłe, no ale wiesz, piwko musi być na plaży i tak dalej. Słuchajcie, kurwa, macie dzieci, to kurwa browar nie jest ten najważniejszy. Czy najważniejsze jest się kurwa najeść na plaży browarem, czy dziecko? Dziecko to jest odpowiedzialność. Wasze życie się w tym momencie skończyło, jeżeli zrobiliście sobie dziecko. Teraz się kurwa liczy tylko dziecko. Jak ciężko to zrozumieć? Zostawić dziecko samemu kurwa w przyczepie i iść sobie w pizdu na browara? Albo myśleć tylko o piwie, żeby tylko się napierać na tej plaży jak kurwa burak? Na tym kempingu jest to jedyny kemping i standardem najlepszy, na jakim byłem. Ale jest to jedyny kemping, gdzie potrafiła leżeć kupa w kiblu, niespuszczona i szczyny również w pisuarze. Więc jakby nie jestem w stanie tego kurwa zrozumieć, jakim cudem tacy ludzie wysokiej klasy, zarobieni, nie potrafią sobie kurwa sobie spuścić gówna. A, czekajcie, wiem. Pewnie na co dzień wszyscy za nich wszystko robią. To może a gówno też trzeba za nich spuszczać. I siki. No to jest kurwa hit, powiem wam. Zawsze powtarzałem, że im większy SUV, tym większy burak w środku. Jakby jeżdżąc po Warszawie, taka konkluzja. Tak mniej więcej jest. Im ktoś ma bogatszy, lepszy wóz, to... Ja nie mówię o wszystkich, ale bardzo często jest tak, że kurwa zapierdolenie, wyprzedzanie, byle gdzie parkowanie, bo jemu się kurwa należy. Bo jemu się należy. Tak samo tutaj. Same wypasione fury tu nie ma. Fury, no oprócz mojej, no moja to jest tutaj kurwa jak za darmo, nawet się na to nie patrzą.
co na innych kempingach. O kurde, co to jest? Zobacz, jak tam w środku tego. Wyjebane, to mają ile lachy na to całkowicie. W sumie spoko. Nie puszczają muzyki. Też mi się podoba. Ale myślą tylko o tym, żeby się nie pić. O dzieciach w ogóle nie myślą. No jakby taki syf koło siebie, no jakby... Nie wiem, ocencie sami, ale... Słuchajcie, jestem w Muzeum Obrony Wybrzeża. No i teraz liczę tylko na to, że... Bo jakieś wycieczki szkolne to były takie rzeczy. Liczę na to po prostu, że będzie cicho i będzie można spokojnie sobie to muzeum po prostu nagrać. Mam nadzieję, że również interesuje Was taka tematyka. Podobno bardzo dużo czasu trzeba spędzić, żeby to wszystko obejrzeć. Ale no ja nie będę wszystkiego nagrywał, bo to podobno kilka godzin jest. Także może co jakieś ciekawsze obiekty, chociaż powiem Wam, że tu wszystko wygląda zajebiście ciekawie. Do strzelnicy, do muzeum, nie wiadomo, którędy tu iść w ogóle. No ale jakby coś tam sobie pooglądamy razem, choć trochę. Wziąłem sobie karet na wszystko, no bo jakby wszystko chcę zobaczyć. Podobno teraz strzelnicy. Podobno kolejka, tylko jest dodatkowo jakoś inaczej płatna. No ale to sobie do kupienia, nie ma problemu. Patrzcie, jakie działo. Nie wiem, czy to nie jest coś podobnego, co było tam, jak byłem na Helu, bateria Laskowskiego, coś takiego. Ale patrzę, że chyba to jest to samo. Jakiś był wygodniejszy stołek tam, tylko tutaj to nie chciałbym siedzieć. No i słuchajcie, te sprzęty uczestniczyły w obronie naszego kraju, kiedy został on zaatakowany przez najeźdźcę, od którego kupujecie teraz BMW i Audi, tudzież Mercedesy, albo zapierdzielacie u niego na zmywaku, albo opiekując się starszymi ludźmi, którzy może nawet zabijali Polaków. No powiem Wam, że powinno się też na to spojrzeć troszeczkę z tej strony. Tak mi się wydaje przynajmniej. Gdyby sobie Niemcy nie wymyślili wojny, nie trzeba byłoby tego całego sprzętu, marnowania pieniędzy na ten cały sprzęt, marnowania życia i zdrowia ludzkiego, nie byłoby zniszczonej Warszawy i Polski i przetrwałoby masę różnych rzeczy. No powiem Wam, znaleźć przedwojenne stare książki w dobrym stanie to jest naprawdę nie taka prosta sprawa. No ale co? Zabytki wywiezione, wszystko zniszczone, popalone, ludzie pozabijani. I co? I co ci Niemcy, że tak powiem, jakoś się zrehabilitowali z tego? Cie tam. Bardzo bogaty kraj się zrobił z nich. A my co mamy? To co mamy?
za to. Dziękuję Państwu za uwagę. Tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, Niemcy zaczęli wojnę. Także tak to. Tak, w maserce kazali wchodzić. No i co zrobić? Na zrobienie takiego, 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 na zrobienie tak
Trochę dużo tu ludzi, żeby to spokojnie sobie pozwiedzać. No takie medyczne rzeczy to są chyba najciekawsze. Tak moim zdaniem chociaż. Mam pewne podejrzenie, że stała tutaj bardzo duża armata. Jak myślicie? Potężna musiała być. Smutno to wszystko jakieś takie, powiem wam. Nie wiem, czy tylko ja tak na to patrzę, ale widzę, że ludzie się dobrze bawią. Masa tych rzeczy jest różnych, masa. Dzień dobry.
tyle sprzętu, tyle kasy i po co? Żeby się ludzie nawzajem zabijali. Zobaczcie, ile sprzętu, ile mechanizacji, tylko po to, żeby po prostu to wybuchło. Ile to pracy było, żeby zbudować coś takiego i wszystko w jednym celu. Ma wybuchnąć i rozpierdzielić coś, nad czym ktoś inny też długo pracował, czyli niszczenie siebie nawzajem. Niszczenie zasobów, wszystko potem do wody, do wody, do wody. Powiem wam tak osobiście, że każdego polityka, który wywołuje wojnę, powinno się powiesić za jaja i on powinien tak sobie wisieć. Tak długo, aż mu głupie pomysły, że tak powiem, z głowy nie wylecą. Jeżeli chcecie poczuć klimat właśnie wojny, znaczy na ile to jest możliwe oczywiście, to w Helu poczujecie taki klimat. Około południa zespół niemieckich szturmów atakuje port wojenny na Usy, powodując śmierć ponad oraz okręty pomocnicze i ewakuacji. Ponadto zniszczą jedną z specjalistów innych umieszczonych na Usy i Patrynica. 9 marynarzy zostaje zabitych, a 8 marynarzy, w tym dowódca, zostaje ranny. Jest to pierwsza bitwa powietrzno-morska II wojny światowej. Operacja Rurka kończy się w piasku. Bilans dnia zamyka 11 poległych i około 50 rannych. 2 września. Oddziały 207 Dywizji Landwehry atakują z rejonu Gdowa na wschód, docierają do granic wolnego miasta Gdańska i odcinają całkowicie wybrzeże od reszty kraju. Około godziny 18 Niemcy rozpoczynają serię ciężkich nalotów na baterie umieszczone na tyłu Helsinki oraz na port wojenny w Helu i unieruchomione w nich rozsadze dowództwa Werby, Kryk i Wicher oraz taras widokowy. No w tej masce to powiem wam, że trochę ciężko.
Wiecie co, zauważyłem, że pogoda się psuje. Znaczy wiedziałem, że będzie troszeczkę gorsza. No ale nie sądziłem, że słońce tak szybko ucieknie. No ale jakby... Trudno, znaczy fajnie, że trochę chłodniej, ale mam nadzieję, że chociaż się pogoda utrzyma i że deszczu nie będzie. Czekam na pociąg, ale chyba jedzie. Zobaczcie, hit. Zaraz się nim szurnę, siądę sobie na końcu, mam nadzieję. Ale czadzior. Zaraz się przejadę tą wspaniałą ciuchcią. Ale czad. No powiem wam, że kilka dni na to czekałem. No, oczywiście się opierdalałem, ale to już wiecie. Ale jakby... Patrzcie. Ale hit. Fajowska ciuchcia. Słuchajcie, ruszyliśmy i jedziemy. Idę na drugą ciuchcię, bo to tylko był przejazd taki jakby minutę pierwszą ciuchcią i teraz szuramy drugą. O, oczywiście ja się od razu montuję na przodzie, co by mieć tym razem zajebiste widoki, żebym się tam nic nie wpierdolił, oczywiście, dobrze wiecie, idę. Ciuchcia zajebista. To jest jakiś hit. Zobaczmy szybko jeszcze tego do środka. Fajowa. No, no i ruszamy sobie naprzód, co by mieć najlepsze widoki oczywiście. Hops. O. Diesel musi dymić. Pojazd rusza dalej, słuchajcie, jedziemy sobie, nie wiem gdzie, ale hit. I na wsteku. No to już zapierdziela, powiem wam. O! Żeby się tylko nie... Teraz to już gna jak wariat. Spory jest. O kurwa. Kolej to wspaniała rzecz. Kiedyś chciałem zostać maszynistą. Nic straconego, słuchajcie. Zawsze mogę zostać. Chyba. Saren tu biega. Popierdzielił. Może są tu jakieś wilki i lisy i dziki.
teren wojskowy. Ale to jest... I chyba to koniec naszej podróży. Krótka, aczkolwiek fascynująca. Panie, to trzeba zwalniać ta ciuchcia. Pojemniemy. Muzeum kolei chyba tutaj jest. Zaraz sobie pozwiedzamy. Doświadczony maszynista pięknie to zaparkował. Idziemy. Drezynka jest, ale hit. Tu jak wspominam, jakiś sadza wyleciała. Daleko to tą drezynką można się szurnąć? Nie. Pomarańczowy znak taki widać tam. Tam? Trójkątny, idziemy do znaku i skoro. Dalej bym chyba nie zajechał. Tego. Ciężko tak, chyba, nie? Gdzie tam? Nie? Leciutko chodzi. Dziecko na 5-letnie daje. Grzejemy tą drezyną? O! Ale fajne. Muzeum Kolei Helskich. Szybko muszę oblecieć to muzeum, bo powiem wam, że mamy 15 minut, potem ciuchcia rusza i jakby bez nas albo z nami. Dowiedziałem się tutaj też od pana maszynisty, że są fajne, zajebiste bunkry, takie w bardzo świetnym stanie, tylko trzeba kawałek iść, ale jakby bardzo warto, więc mniej więcej gdzieś tam lokalizację jakąś złapałem i po prostu będę starał się tam udać. Dzisiaj to nie wiem, czy zdążę, ale jutro na pewno zdążę. Tu mamy jastarnię, tu mamy juratę, a bunkry są... Piątka mi mówił. Tu gdzieś chyba. Zrobię zdjęcia, dobra, ja to ocenię, ale to gdzieś bliżej Helu. Będzie trzeba się wrócić sporo. Tak, tak. Tutaj. Będzie trzeba się sporo wrócić, ale spoko. Znaczy w sumie to teraz niedaleko stąd. Może ogarnę dzisiaj, ale będzie trzeba się przygotować troszkę inaczej. Może się ubrać, coś pomyśleć. Żeby nie było lipy. Jest też, słuchajcie, fantastyczna okazja do przejechania się pociągiem samemu. Będzie można sobie ten pociąg przepchać, jeden, drugi, podłączyć, odłączyć i to wszystko będzie można zrobić samemu. Jutro będzie taka możliwość. Trzy dyszki kosztuje taki bajer, także uważam, że fajna sprawa, tylko nie wiem, czy ja już jutro tu będę, ale kto wie, może wrócę sobie na tą atrakcję, bo jakby mi się to takie coś podoba. W ogóle takie fajne zwiedzanie, nie? No, kolej jest fajna. Ogólnie rzecz biorąc, jakiś ma taki klimat, powiem wam. Taki ciekawy. O, kaciuchcia stoi sobie, fajna. Zajrzymy do niej. I ławeczkę ma, i o. I fajna jest. Nie no, ciekawy kawałek muzeum, ciekawe. I dobrze, jeszcze te pociągi.
Idziemy obczaić te zajebiste pociągi. Zajrzymy oczywiście do środka. Trzeba zajrzeć. O, patrzcie, tutaj już jest miejsca. O. Ale hit. Trzeba zobaczyć teraz drugi pociąg. Będzie to bolało, że lokomotywa tyle lat stała zatarta, nikt się nią nie interesował. A ona z wojska. Można tutaj wejść zobaczyć z bliska? Tak, super, dziękuję. Zobaczcie. Stara lokomotywa. Obraz będzie, co ja tu zostałem, bo ja w butelki porozrzucane, nie to będzie wszystko. Piękny sprzęt. Piękny w swojej prostocie oczywiście. Ale mi się fajnie jeździć, ło, hit. Oczywiście, tak nie ma muzeum stoi. Nie jest muzeum interaktywnym dla dzieci, tylko jest. A jeszcze szabanik otworzymy i zamkniemy. Może jeszcze do rezydencji, to przejdziemy. Peron pierwszy. Będziemy sobie teraz ten. Lubię takie atrakcje, powiem wam. Lubię to. Drazyną będą jechać. A to się może też zdecyduje na przejazd tą drazyną, ale będzie hit, co? Zdążę? Nie wiem. Kurde, w tej wewte? Zobaczymy. Słuchajcie, no i hit jest. Jadę drezyną. Jedną ręką. Podobno tego pomarańczowego znaku mogę i dalej nie. Potem muszę zahamować i wrócić. Jechaliście kiedyś drezyną? No to ja wam powiem, że ponoć jest lekko, ale to gówno prawda. Lekko by było, jakby było więcej osób. Ale kurwa nie jest. Dobra, wracam. Teraz to się hamuje w tę stronę. Dobra, i teraz chyba trzeba w drugą. Kurwa, ale hit. Jadę! Niezły pociąg, mam jednoosobowy pociąg. Ciekawe, ile kosztuje taka ciuchcia. Ale dobre. Ciekawe, czy jak to puszcza, to będzie samo jechać, czy się dotrzyma. Puszczam. Nie, no jedzie samo, tylko tak słabiej już. Dobra, jadę, patrzcie. No i wracamy tą ciuchcią, potem się przesiadamy w następną. No i co, będę chyba się uciekał do samochodu, bo zaczyna delikatnie kropić. Chyba, że wezmę parasolkę i jeszcze pójdę na kolejne tutaj atrakcje. Może ludzie nie będą tacy chętni w deszczu, ale to w sumie nie przeszkadza, deszczyk spoko, nie? Także muzeum było, wąskotorówka była. Tak jeszcze sobie tutaj patrzę na karnecik, bo wykupiłem full opcję. Jakby wychodzi taniej ponoć. Dobra, słuchajcie. Co ja tutaj mam? No, wąskotorówka odhaczona, ona nie jest full opcji, trzeba dodatkowo dopłacić. Także cała wycieczka dziś 50 zł, ale wycieczka, nie? Zostało mi tak jeszcze Muzeum Helu. Nie wiem, gdzie to jest, będzie trzeba poszukać. I jeszcze mam wieżę kierowania ogniem do ogarnięcia i ja podejrzewam, że na tą wieżę się wybiorę właśnie w pierwszej kolejności. Bateria Laskowskiego. No to już byłem ostatnio, to widzieliście.
na tej baterii, tam gdzie miało być te krew ciała i takie inne instynizacje, nie było, ale jakby sam obiekt jest godny polecenia. To tam już nie będę się wybierał, bo już tam byłem. Na pewno wieża kierowania ogniem i Muzeum Helu do obejrzenia. No i jeszcze oczywiście będzie trzeba, i tu będzie wyzwanie, ustalić te zajebiste baterie, które gdzieś tam są pochowane na Helu, na które trzeba kawałek iść, bo ponoć jest to tak wyważona bateria, że tam jest jakaś kopuła dalmierza, a bo to jest dalmierz w ogóle, nie? Że można ją sobie odsunąć jedną ręką, a to ponoć ileś tam to waży, i można sobie tam po prostu coś tam chyba usiąść, nie wiem, obrócić to i to się tak kręci i cały dzień się może kręcić, że tak wyważone jest. No jakby trochę tam mi tłumaczyli, ale nie wszystko załapałem. No i co? No i będzie trzeba to sprawdzić po prostu, nie wiadomo. No jedziemy to sprawdzić, ale to nie wiem czy dzisiaj, bo jest godzina 16, chcę ogarnąć jakiś kemping w Jastarni. Jakby jeszcze tam nie byłem, także nie wiem. Ale czego mogę się wrócić na ten Juraty, chociaż nie chcę. Ja chcę już coś nowego. Jastarnia musi dzisiaj być grana wedle planu. No w razie czego, gdybym czegoś tutaj nie zwiedził, to wszystko jest tak blisko siebie, że nie ma problemu, żeby zrobić to innego dnia. No nie chciałbym z Jastarni tutaj iść na te bunkry, bo to by było daleko. A żeby teraz iść, no to chociaż może parasolkę sobie wziąć, ten plecak z tym wyposażeniem podstawowym jakimś tam, wiecie, kurtka, apteczka, takie rzeczy. No bo w razie czego to po prostu będę miał cokolwiek, nie ze sobą, bo na razie to nie mam nic. Ale zobaczymy, co z tym deszczem będzie, może przejdzie on bokiem. No i przede wszystkim nie mam jeszcze ustalonego na mapie, gdzie są po prostu te punkty. Zaraz będę to próbował jakoś ogarnąć w samochodzie może i zobaczymy, czy to się uda, bo no chciałbym, żeby to się udało. Chciałbym tam dotrzeć i sobie to zobaczyć. Fajnie, fajnie, powiem wam. Kolejny dzień, który można liczyć do udanych. Bardzo się cieszę, że ktoś się tym zajął po prostu i to tak odrestaurował w taki sposób, że można to po prostu oglądać i że jest co pooglądać, bo jest tych rzeczy naprawdę dużo. Słuchajcie, jak żyję, to się nie spotkałem z czymś takim, żeby po prostu ktoś mi powiedział, że za postawienie samochodu i mieszkanie w nim... Słuchajcie, znalazłem Pawia. Boję się do niego wyjść, nie wiem czy mnie nie zeżre. No i weźcie mi teraz powiedzcie, wolno, nie wolno? Samochodem nie wjadę. Furę zostawiłem tam.